A ja kocham Zakopiankę. Wiecznie taki koreczek. Droga na Hel i Zakopianka. Moje dwie ulubione trasy w Polsce. A dzisiaj DJ Trackmeister dotarł do Szaflar pod Nowym Targiem, gdzie na termach będzie impreza basenowa. Będzie grał m.in. Cibol, z którym to pierwszy raz będę na jednej wspólnej imprezie. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu DJ Trackmeister. O, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, łóżka. Telewizor jest, bardzo ładnie. Sprawdzenie łazieneczki. Tradycyjna czynność. Aha, kartę muszę wsadzić. Ja to taki nieobeznany z tymi hotelami. I sprawdzamy łazienkę. Super. Pierwsze wrażenia z wizyty u podnóży Tatr są takie, że hotel Borowy Dwór jest bardzo fajnym hotelem. Czas sprawdzić termy Gorący Potok. 3, 2, 1. Proszę, plakaty wiszą. To jest pan Cibol. A tutaj, o, jestem. Sytuacja operacyjna wygląda tak, że tu są baseny, a tam jest scena i ja tam mam grać? Dobrze, zgadzam się. I to jest, proszę państwa, DJ-ka. Tutaj jeszcze nie ma sprzętu, ale ten sprzęt będzie, a tam będą ludzie. Jarosław zaczyna jeść, a to jest zupa gulaszowa. A po gulaszowej stwierdziłem, że jeszcze stroganowa spróbuję. Jako, że Jarosławowi było cały czas mało, postanowił jeszcze sobie domówić warzywa grillowane i cielęcinkę chili. Jeść! A teraz kuracjusz Jarosław pokaże wam obiekt Gorący Potok. Tutaj się zaczynają baseny z gorącą wodą, naprawdę woda jest przegorąca. Mimo, że nie ma jakiejś mega pogody słonecznej, to jednak można się wygrzać. Ogólnie to miejsce sprzyja relaksowi. Wszędzie są bary i wszędzie są baseny z gorącą wodą. Plan jest taki, żeby siedzieć w tych basenach i pić to, co jest w barach. Pić to, co jest w barach i siedzieć w tych basenach. O, pokażę wam fajną sprawę, jakby ktoś poczuł sportowy zew. To jest taki basen, ma 70 metrów i można w nim pływać 70 metrów w jedną stronę i 70 metrów w drugą. I przy każdym basenie bar i w każdym barze piwo i grille i jedzenie. Chyba się mi to podoba. Chyba ja tak chcę. No i kolejne baseny, w basenach ludzie, przy basenach bary, w barach piwo. Schemat jest prosty i działa. Tu jest pod dzieciaki takie coś, że one potem wchodzą i na tym zjeżdżają. Ale tym się nie musicie przejmować, to jest dla dzieci, dla nas ważne są bary. To jest pierwszy czeka. Marynowana w soku pomarańczy, chociaż tego tam wiele nie ma. To jest taki delikatny ostry. Impreza w Gorącym Potoku Szaflara dzisiaj powoli rozkręca. Więc zobaczmy, jak to wygląda tutaj na miejscu. Jak się grało? Zajebiście. Tam jest za mną Cibol gra, ludzie są pod sceną i ludzie są też w basenach. Ej, fajny pomysł z tymi imprezami na basenach. Część ludzi skacze sobie pod sceną, część ludzi skacze sobie w wodzie. Jest bardzo fajny klimat, bardzo fajna. Podoba się mi. Ja chcę grać nad basenach i chcę grać nad morzem. Właśnie tak. Chodźcie na scenę, zobaczymy, co się dzieje na scenie. Zawary, zróbcie jakiś hałas! No kurczę, mam wyzwanie, powiem wam. Nie będzie łatwo zagrać po kimś takim jak Cibol. Na takiej imprezie, gdzie większość ludzi przyjechało tutaj specjalnie dla niego. No. Kurde, Jarku, znowu się władowałeś w jakieś zadanie jak Timela. Jak z tego wybrnąć, proszę państwa? Czy przypierdolić? Czy wkręcić jakieś house'owe, minimale, czy moc, energia? Jeżeli moc, energia,
zostaw lajka, jeżeli wkręcić, zasubskrybuj kanał. A więc, trzymając się starych zasad DJ-ska, jak nie wiesz co zagrać, idź napij się piwa, więc idę się piwa napić. Gorąco i fajnie, a tutaj na scenie jest zimno, palce mam trochę białe. Ciężkie warunki pracy, ciężkie warunki pracy. Jest godzina druga w nocy, impreza się skończyła. I chcę tylko tutaj powiedzieć, że jak zwykle podszedłem lekkomyślnie do tematu. Nie wziąłem sobie żadnej bluzy, żadnych długich spodni. Ludzie siedzieli w basenie. Im tam jest ciepło, tam woda ma 40 stopni. Mogą skakać, chodzić, jest fajnie. A ja stałem na scenie w krótkich spodenkach i w podkoszulce z krótkim rękawem. 2 godziny, zamarzłem. Nie ma mnie, po prostu kostka lodu jestem. To są góry. A ja tak po prostu rano wsiadłem w samochód. A sobie pojadę na baseny, fajnie będzie. Nie. Nie, jest fajnie, jest zimno. Znaczy na basenach jest fajnie, w wodzie jest fajnie. No. Odnośnie imprezy to Seaball skończył grać, ludzie za nim poszli po autografy. Ja już tam miałem garstkę. Raczej zakończyłem imprezę niż rozkręciłem. A on bardzo fajnie pocisnął, ludzie go uwielbiają. I fajnie jest mieć taki fame i szacunek u ludzi. Specjalnie dla niego tutaj ludzie przyjechali. Kawał drogi nawet niektórzy.